Trenerze, no podejrzewam, że długo pan dzisiaj zaśnie po tym meczu. Czy nie? Ja jestem dumny dzisiaj z chłopaku, bo zdominowaliśmy rywala od początku do końca i ja naprawdę jestem pod wrażeniem naszej gry. Szkoda tego, bo raz, że mieliśmy dużo sytuacji do tego, żeby tą bramkę zdobyć, a dwa, że straciliśmy ją w takim momencie, kiedy mieliśmy być na to przygotowani i wiedzieliśmy, że Warta będzie grała prostymi środkami i tak faktycznie było. Skupiliśmy się na drugiej piłce, piłkarsko też. Mieliśmy z tym pomysł na ten mecz, dlatego zwyczajnie w świecie szkoda wyniku, ale jeżeli chodzi o grę, to jestem zespołu naprawdę dzisiaj bardzo zadowolony. Dziękuję. Tyle on tak naprawdę zagrał na trzecioligowym poziomie. Myślę, że tak. U nas, patrząc z boku, no, wydawało nam się, że tutaj kontrolowaliśmy ten mecz przez całe spotkanie praktycznie i mówię, no, bramka w takim momencie, kiedy byliśmy w ataku pozycyjnym do tego momentu, dosyć taka jedna okazja i skończyło się takim wynikiem, no, później już heroiczna obrona zespołu Warty, dla nas niestety skuteczna i musimy się pogodzić z tym, że odpadamy z pucharów, ale ja jestem zbudowany tym, co dzisiaj zobaczyłem i tak jak powiedziałem, jestem dumny z zespołu i gratuluję im dzisiejszych postaw. No właśnie, trenerze, puchar odpada, więc jak teraz te przygotowania, jak będzie wyglądał ten czas przed ligą? No teraz myślę, że najważniejszy jest moment teraz do soboty, bo jest bardzo mało czasu i trzeba się szybko zregenerować, dlatego tutaj już mamy przygotowany pomysł na to, żeby troszkę te nogi puściły po dzisiejszym meczu, bo trochę nas kosztował jednak, mówię, cały mecz byliśmy pod grą i faktycznie gdzieś tam to mogło zawodników trochę sił kosztować. No i jedziemy w sobotę do Rzepina, będzie to dla mnie podwójnie ważny mecz, tam się wychowałem jako trener i tam pierwszy raz będę miał okazję zagrać, dlatego też jest to dla mnie ważne spotkanie. No ale my chcemy tą ligę wygrać, dlatego my musimy w każdym meczu walczyć o 3 punkty i z takim nastawieniem pojedziemy w sobotę do Rzepina. Nawet z Tilą Pro Support Gorzów, no pewnie żal po takim meczu, no bo tutaj sporo tych sytuacji bramkowych i nic nie wpadło. To każdy wiedział, że z przebiegu meczu to ewidentnie nie przeważaliśmy, powinniśmy wygrać ten mecz, ale nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, które mieliśmy. Oni mieli tak naprawdę jedną czy tam dwie i ta jedna im wpadła, dlatego wygrali. Dużo dzisiaj walki, determinacji, ambicji, ale też i pomysłu na grę? Tak, właśnie mieliśmy bardzo dużo pomysłu, żeby jak rozegrać akcję, żeby strzelić tą bramkę. No niestety, no, ostatnie podanie albo ostatni właśnie strzał do bramki, no i nie wychodziło.